dialogi na temat religii naturalnej przez Michela Malherbe. Rozważmy wpływ, jaki wywierają na umysły ludzi, gdy kontemplują porządek i harmonię wszechświata. Dowód projektu. Przekonanie o istnieniu inteligentnego twórcy świata. Dowody przeciwko sceptykom i ateistom. Filozofia kwestionuje przyczyny. Jak wprowadzić i zakończyć sceptyczny argument? Racjonalny teizm pielęgnuje obraz jednego Boga, demonstrując inteligencję i mądrość, którą należy czcić. Stwarzając istnienie boskości aktem wiary i przypisując istocie najwyższej intencje i władzę nad światem i ludźmi. W czasach Greków filozofia i religia politeistyczna żyły w harmonii. Dzieląc człowieczeństwo, filozofowie cieszyli się swobodą studiowania, która nie zagrażała rządom społeczeństwa ani praktykom religijnym. Z chrześcijaństwem była jedność. Wydaje się, że John Locke był pierwszym chrześcijaninem, który otwarcie odważył się twierdzić, że wiara jest tylko gatunkiem rozumu, a religia gałęzią filozofii. Umiejętność Davida Hume'a polega na radzeniu sobie z tematem, zaczynając od stylu. Dialogi oddalają postacie, promując w ten sposób swobodniejsze uznanie. Starszym wzorem jest De Natura Deorum Cycerona, pierwsza inscenizacja zagadnienia religii w stylu niedogmatycznym dialog. Na początku ogólnego wniosku z historii naturalnej religii David Hume przypisuje kontemplacji dzieł natury, które wywierają wpływ na ludzki umysł, dowód celu. Idealny świat, który jest w boskim rozumieniu i który jest przyczyną rzeczywistego świata, sam musi mieć przyczynę swojego uporządkowania i tak dalej. Materia nie porządkuje się, podczas gdy idee tak. Analogia ze sztuką i ludzką inwencją. Porównanie efektów pracy ludzkiej i wszechświata pokazuje ich dysproporcję, która uniemożliwia jakąkolwiek możliwość porównania. Przechodząc od części do całości. Wszechświat jest nieporównywalny. Stopień wnioskowania przyczynowego powinien być podporządkowany stopniowi podobieństwa porównywanych przypadków. Celem, który rządzi istnieniem tego świata, jest nieskończenie inteligentna i mądra istota. Tego postulatu idealnej racjonalnej przyczynowości nie można jednak wyprowadzić z doświadczenia, które dostarcza jedynie antropomorficznej analogii. Empiryzm ostateczności, idealny świat pomyślany przez Boga, jest przyczyną realnego świata postrzeganego przez ludzi. Ten idealny świat jest przyczyną ostateczną, ale jako przyczyna sama jest skutkiem wyższej przyczyny. Porządek rodzi porządek, a materia jest nieustannie porządkowana przez zasadę, która sama przetrwa. Ostateczność natury służy ostateczności moralnej. Natura nie robi nic na próżno. Pobożność jest moją główną troską, nawykiem przestrzegania wszystkich zasad religii. Biorąc pod uwagę ułomności ludzkiego rozumu, natura Boga jest zupełnie niezrozumiała i nieznana. Tajemnica w oczach ludzi, esencji tego najwyższego ducha. Ta kolejność przyczyn istnieje od wieczności. Każdy człowiek doświadcza prawdy religii głęboko we własnym sercu. Religia łagodzi strach. Religia to jedyny wielki komfort życia i nasza podstawa. Poddanie mężczyznom w obliczu smutku lub przytłoczenia chorobą. Przyczyna lub przyczyny porządku we wszechświecie prawdopodobnie noszą jakąś daleką analogię z ludzką inteligencją. Bycie filozofem sceptykiem jest pierwszym krokiem do bycia prawdziwym wierzącym i prawdziwym chrześcijaninem.